No to była bardzo przede wszystkim ciekawa debata ze względu na skład, no bo tylu prezesów banków i instytucji finansowych to jest no rzadko spotykany zestaw. Bardzo ciekawe wypowiedzi, w szczególności wiceprezesa Papierskiego z PKO BP, mówiącego o tym wyzwaniu związanym z rynkiem kapitałowym i tymi wyzwaniami, które na nas czekają. Prezes Brasy z Millennium mówił także o kwestiach związanych z no wyzwaniem, tym czarnym łabędziem, jakim są decyzje dotyczące kredytów frankowych. On podkreślał, że to jest decyzja nie tylko dotycząca banków, ale decyzja dotycząca całego rynku kapitałowego, całego rynku gospodarczego w Polsce, więc pośrednio także każdego Kowalskiego. I choć może gdzieś są te rewizyjne, że się tak wyrażę, mocno pomysły na to, żeby rozwiązać pomysły kredytów frankowych, no to jednak trzeba pamiętać, że ta rewolucja skończy się jednak koniec końców kosztami dla każdego, kto na tym rynku jest, kto trzyma pieniądze po prostu w banku albo potrzebuje czasami tych pieniędzy od banków. Dyskusja jednak głównie dotyczyła rynku kapitałowego i tego, że trzeba go tutaj budować, tego dlaczego taka spółka jak InPost na przykład ucieka z Polski i debiutuje na giełdzie w Amsterdamie. Z drugiej strony, że rzeczywiście potrzebujemy debiutów, potrzebujemy mocnych spółek na naszej giełdzie. Zeszły rok był rzeczywiście dużym wyzwaniem tutaj, bo mieliśmy debiut Allegro, no giganta, nie tylko można powiedzieć już jeśli chodzi o polską giełdę, ale o rynek europejski, jak nie światowy. To ściągnęło trochę światła na naszą giełdę, ale to było niestety tak, że mieliśmy tylko taką jedną gwiazdę, a nie wiele gwiazd na tym rynku, a ten rynek na pewno będzie bardzo interesujący, no bo wszystkie pieniądze, które dzisiaj są przy rynku, na którym są niskie stopy procentowe, gdzie nie opłaca się trzymać pieniędzy w banku, bo to wiąże się nie z zyskiem, tylko ze stratą, no muszą gdzieś iść i one będą szły najprawdopodobniej na ten rynek kapitałowy pod warunkiem, że będzie po prostu tam w co inwestować. Ta rywalizacja pomiędzy rynkiem nieruchomości a rynkiem kapitałowym, więc tutaj jest bardzo mocna i tutaj na pewno wyzwanie spore przed tym, żeby banki się przeobraziły z tych, które no, sprzedają stosunkowo łatwe produkty, w to, żeby zaczęły sprzedawać produkty bezpieczne i atrakcyjne dla klientów, ale jednocześnie także klienci muszą się przyzwyczaić do tego, no, że banki po pierwsze będą chciały zarabiać na prowizjach, na czymś, co dotąd było w Polsce niespotkane, i opłatach, bo przyzwyczailiśmy się do banku za zero, ba, do banku, który nam potrafi dopłacić za to, że tylko płacimy na przykład kartą kredytową albo trzymamy u nich pieniądze, więc te czasy minęły i te wyzwania tutaj były między innymi poruszane w tej debacie prezesów banków. Podkreślano także no, znaczącą rolę sektora państwowego i tutaj zarówno banki komercyjne, jak i przedstawiciele PFR-u i BGK, czyli tych instytucji państwowych, podkreślały, że no, banki wywiązały się ze swojej roli i nie zaprzestały finansowania, tak jak to było w 2008 roku. Nie ścigały się, kto pierwszy wypowie więcej kredytów albo mniej kredytów udzieli, tylko w trudnym roku 2020 no, wspomogły polską gospodarkę, wspomogły polskie firmy i sprawiły, że stabilizowały ten rynek gospodarczy tutaj w kraju.